Cześć, tu trener GIS. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z programu QGIS. Tym razem będę wydobywał węzły z warstwy poligonowej, czyli powierzchniowej, i warstwy liniowej. Zapraszam. Także jestem w programie QGIS oczywiście, wersja 3.16 i mam tutaj warstwę wektorową z granicami administracyjnymi Warszawy. I czasami jest taka potrzeba, żeby stworzyć nową warstwę punktową na podstawie wierzchołków. Bo jak wiecie, wierzchołek no to jest tak naprawdę załamanie linii, połączenie linii prostej, tak, dwóch linii prostych tak naprawdę. W tym wypadku w poligonie, a za chwilę będzie jeszcze linia. Dobrze, to tutaj jest taka funkcja. Wpisać wystarczy wierzchołki. O, i wydobądź wierzchołki. Klikamy na to. Tak naprawdę tu nie ma żadnych jakby wielkich rzeczy do pomyłki, po prostu trzeba mieć warstwę wektorową, która będzie warstwą wejściową. Tu mam zawsze opisane, jakie to jest EPSG. No i tutaj wpisujemy, szukamy miejsca do zapisania. Ja będę robił to w warstwie tymczasowej. Klikam uruchom. No i zobaczcie, no 0,08 sekundy powstała warstwa tymczasowa. Punktowa, tak, widzicie, zobaczcie, ile tu jest wierzchołków, bo tak naprawdę, no tutaj nie ma, w GIS-ie nie ma oczywiście łuków, tylko są tak naprawdę linie proste połączone wierzchołkami, tak? Ja teraz wydobyłem te wierzchołki, one mają taką liczbę, jaką były w warstwie z granicą Warszawy, tak? I zobaczmy, ile ich jest. Ich jest 4260. Ciekawe, czemu tak powiedziałem. 4260. I te punkty, tak, one mają. O, tutaj jest vertex index, tak, to jest liczba. Zobaczmy, czy jest według od pierwszego, o, od zerowego, tak, do 4259, tak, czyli w sumie 4260. I tu każdy ma swój. Jakby w tabeli atrybutów, oprócz tego, że ma po prostu tabelę atrybutów z Warszawy, tak, z tej warstwy, no to też jeszcze dystans, co ile jakby od początku, tak, od początku liczenia, tak, okręgu, można powiedzieć, znaczy okręgu, no dookoła poligonu, tak, to jest figura zamknięta i na jakim dystansie, tak, czy na jakiej odległości od pierwszego punktu, czyli w sumie zerowego, na jakiej odległości w metrach jest dany punkt i również pod jakim kątem szła ta granica, tak? Czyli angle, tak? To jest kąt. Także mamy tutaj dookoła praktycznie tak kąty różne, bo jak wiadomo jest nieregularna granica Warszawy, jak tak jak wielu innych gmin w Polsce. Więc tu mamy też informację, że ostatni punkt jest na 134 594 metrze, tak? Czyli tak naprawdę 134 kilometry ma obwód Warszawy. Jeszcze sprawdzimy, bo jak tutaj klikniemy na informacje o obiekcie w pochodnych, mamy tutaj tą liczbę wierzchołków 4260 i tutaj jest o, objętość, obwód, też ten dokładnie, który był wyliczony. No a powierzchnia to jest tam 516 prawie, 517 tysięcy, 517 kilometrów kwadratowych, czyli 517 milionów metrów kwadratowych. Dobrze, a jak to się robi w przypadku linii? Tutaj mam linię taką włączoną, wyłączę Warszawę, wyłączę też te wierzchołki. Tak samo się wydobywa węzły z linii, dokładnie tak samo, po prostu się wybiera tą linię. Mieliśmy tylko do tej pory granicę, a tutaj była linia. Klikamy na to, to jeszcze szybciej, bo tu jest mniej tych wierzchołków, zobaczcie. Wierzchołków tu jest 24. I zobaczmy teraz, linia miała też, zaraz zobaczymy, w pochodnych też 24 wierzchołki. Widzicie w informacji tutaj? No i w tabeli atrybutów też będzie tak samo, czyli to, co było w tabeli atrybutów linii, no, czyli było ID tylko, bo to ja sam narysowałem przed chwilą. Tutaj liczba tych wszystkich werteksów, tak, czyli tych wierzchołków, no i dokładnie odległość każdego wierzchołku od pierwszego punktu i kąt, pod jakim jest ta linia, tak? Jak się kończyła linia chyba, tak? Mam nadzieję, że się kończyła, albo zaczynała linia. O, bo to w przypadku pierwszym już jest kąt, więc powinien być tak. Początek linii, taki jaki miał kąt początek danej linii, tak?
z której się zaczynała w tym punkcie. O, tak bym to powiedział. Dobra, no to na tyle. Krótka lekcja, bo też jakby nie duże zagadnienie, ale czasami przydatne. Także dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, na razie.